Michał, a co ty sądzisz o ostatniej kolejce? Co byś mi powiedział o ostatniej kolejce, co? Starali się, cały czas do przodu, rozumiem. Papa? No, też tak myślę, z tym trzecim miejscem to papa. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Liga po godzinach. Jak widzicie dzisiaj program poprowadzą ze mną nasi dwaj specjalni goście, Michał i Kuba. A oprócz tego w studiu gościmy dzisiaj razem z chłopakami Adama, naszego eksperta, oraz zawodników drużyny Centrum, Łukasza Szwedo oraz Tomasza Szkwarka. Witam was panowie. Witamy. Panowie, za nami 15 kolejka, tam dosyć ciekawe mecze. Przede wszystkim w dwóch pierwszych spotkaniach wysokie zwycięstwa nad Odrzańskich Byków i Kruszków to zwiastuje bardzo ciekawą walkę o drugie miejsce w tabeli. Jeżeli mowa o drugim meczu Franciszek Kruczki, wynik 1-7 powinien dziwić, ponieważ Franciszek przyszedł w bardzo okrojonym składzie, było ich zaledwie 4 zawodników. No w meczu Centrum Byki, Centrum nie wytrzymało presji. Praktycznie można powiedzieć, że w zupełności pogrzebało swoje szanse na trzecie miejsce w naszej lidze. Może dziwić postawa Byków w drugim spotkaniu. Tak jak śledziłeś, pamiętasz, że wynik 3-2, niepocieszony Dawid. No tak, w Mustangie w ogóle bardzo dobra postawa w ten weekend. Dwie wygrane i dosyć spory awans w tabeli, te 6 punktów bardzo im pomogło. No, trzeba zauważyć, że Mustangi przyszły w końcu w pełnym składzie, tak? I chłopaki naprawdę pokazali, na co ich stać i grali bardzo dobrze, przede wszystkim konsekwentnie. I to było kluczem do sukcesu. I też, co myślę warte odnotowania, to po raz kolejny, mimo przegranego meczu, bardzo dobra postawa PKS-u Augustyn. W meczu z Wostokiem 0-2, można powiedzieć tylko 0-2, ale naprawdę konsekwentna gra w obronie. Już od kilku kolejek ten zespół spisywał się bardzo dobrze, szczególnie od momentu, kiedy zaczął ich prowadzić trener. Bardzo dobrze ich pilnuje w ustawieniu. Wynik 0-2 z taką dobrą drużyną, jaką jest Antoni Wostok. Naprawdę wydaje mi się, że powinien być zadowalający do tej drużyny. Tutaj chętnie posłucham wypowiedzi Adama. Jak to się stało, że w jednej połowie 7 bramek straciliśmy? Drużyna, która zajmuje 4 miejsce, którą mieliśmy walczyć o podium jeszcze przychodzi do mnie SMS taki, że 8-1, w drugiej połowie 7 bramek straconych. Wiesz co, ja myślę, że twój syn Michał powiedział wszystko, dobra, to przedstawia cały nasz obraz gry, ale no, trzeba było powiedzieć, że Byki zaangażowały się w 100%. Nam chyba troszeczkę zabrakło takiej determinacji. No i też wydaje mi się sił. No i składu, bo też byśmy bez rezerwowych kilka osób nie było. No, tam myślę, właśnie, że kilku osób nie było, Tomek. To niestety się odbiło. No, oprócz mnie, no Błażeja też, który jest najlepszym strzelcem naszej drużyny. Także w jego zastępstwie zagrał Kuba Kozioł, który rok czasu nie grał w piłkę praktycznie. No i to myślę, że na boisku było widoczne. Temu żebraku napastników bardzo dobra postawa Gustalika. Paweł tak zagrał naprawdę 2 razy świetnie. Być może dlatego, że był to dzień kobiet, a on jako jedyny przyszedł ze swoją partnerką. Także może to jest klucz do dobrej gry. Tym drugim meczem, w którym wygraliście 5-3, strzelając 3 bramki, powiększył dwukrotnie swoją dotychczasową zdobycz w lidze, bo ma teraz 6 goli, z czego te 3 właśnie strzelono w ostatnim meczu, także bardzo dobra postawa. Okej, to teraz zobaczmy materiał przygotowany przez Sebastiana. Centrum zagrało ofensywnie, miałeś dzisiaj dużo pracy na bramce. Tak. Ale Centrum zawsze strzela sporo bramek i stwarza sytuację. Spodziewałem się tego. Wydaje mi się, że wybroniłem to, co mogłem. 2 strzały przy słupku
też były w zasięgu. Snowa tej dni. Wykonanie dobre, ale słowa Bednarka. Nie, słowa Bednarka, ale tu lepsze. Opa! A jak oceniasz gry rywala? Dobrze zagrali. Tak, na swoim wyrównanym poziomie. Wiadomo, oni mają wzloty i słabsze mecze. Ten był taki solidny na ich poziomie. Tyle niewykorzystanych sytuacji. Dlaczego? Trzeba zapytać dokładnie naszej drużyny. Z mojego punktu widzenia, no więcej razy, ile już zagrałem, nie mogłem. W sensie stworzyć sytuację swoim kolegom. Nie wiem, czy ja nie chcę oczywiście nikogo tutaj w żaden sposób ganić za to, w jaki sposób gra. To jest oczywiście gra na zabawę, tak? Teoretycznie, no ale taktycznie rywalizacja wchodzi tutaj do założeń całego zespołu. No i myślę, że powinniśmy spokojnie tutaj jeden punkt, to całkowite minimum, a trzy punkty, to myślę, spokojnie mogliśmy tutaj zdobyć. A to my go nie widzimy. Druga minuta. To jest pierwsza czy druga? Nie wierzę, że nie wymyślisz nic głupszego, tak? I czy będzie trzecia bramka, czy to będzie jego hat-trick? Czy to będzie klasyczny hat-trick, a nie? Jest z nami zdobywca trzech bramek. Jak się z tym czujesz? Wspaniały mecz. Dobrze się z tym czuję, bo zdobyłem więcej bramek niż we wszystkich 15 meczach, także jestem z siebie dumny. Jest drużyny też. Niepotrzebna ta kartka na sam koniec. No niepotrzebna, ale to był faul taktyczny, także wiedziałem, że za to dostanę kartkę. Okej. Okay. Świadczenie. Play wydało świadczenie. Okej, panowie, to teraz wróćmy do tych dwóch spotkań, które rozegrali się w sobotę. Pierwsze dosyć nieszczęśliwe dla was, wysoka porażka z Bykami. W drugim już trochę lepiej, 5-3 z drużyną Redemptora, więc całkiem nieźle. Co się stało w tym pierwszym meczu? Tomka nie było, to ja się wypowiadam. No cóż, no wyszliśmy jak zwykle w 5 bez żadnej zmiany. Jak zwykle ostatnio, bo wcześniej dawało nam się zabrać nawet 7-8 osób. No i pierwsi strzeliliśmy bramkę, później dosyć długo broniliśmy tego wyniku. I ten mecz do tej bramki wyrównującej był dosyć wyrównany. I podejrzewam, że gdybyśmy szybko nie stracili drugiej i trzeciej bramki, to byśmy, że do końca byłby mecz na styku i to jakby się skończył. A tak straciliśmy szybko chyba drugą i trzecią, później czwartą i piątą, później znowu szybko szóstą i siódmą, później jeszcze na koniec ósmą. Dobrze, że mecz się skończył. I dobrze, że sędzia gdzieś znowu, że to już pora się rozejść do domu. Okej, a ten drugi mecz, jaka była różnica? Bo byliście już po dosyć wyczerpującym meczu z Bykami. Redemptor no to też nie jest drużyna, z którą się łatwo gra. A jednak udało wam się wywieźć korzystny rezultat. Adam, proszę. Znaczy, no, z drużyną Redemptora gra się zawsze trudno, przynajmniej mi, bo z tej drużyny się wywodzę, ja i Łukasz, tak? Nie wiem, jak on to postrzega, ale jak zawsze jestem zżyty z macierzystym klubem, z którym zaczynałem grać. Tak? Zaczynałem grać piłkę z Łukaszem Kiecz i później nawet grając gdzieś indziej, no to jakoś taki był sentyment do tej drużyny. Nagrając Redemptorem, no zna się tych chłopaków, tak? Zawsze głupio strzelać dużo bramek kolegom, przyjaciołom, no ale piłka jest piłką, liczy się wynik. Wiadomo, człowiek był zmęczony, tak? Redemptor grał wtedy pierwszy mecz. No ale musieliśmy to wygrać, tak? Udało się strzelić więcej bramek niż przeciwnik, no i wynik taki jest, jaki jest. Ja tak mówisz, że masz sentyment do drużyny, w której grałeś, ale nie zauważyłem, żebyś cofał nogę przy strzałach albo zwalniał, przepychając się z nowo atakującymi zawodnikami. No to też wchodzi adrenalina w to wszystko, tak? No, każdy zawodnik, który wybiega na boisko, chce dać siebie jak najwięcej. Ale ja mam do was takie inne pytanie. Jak to jest grać jako organizator? Nie jest łatwa rola. Już od kilku lat, od początku ligi gramy jako organizator. No i jest trochę wdzięczna rola, bo wiadomo, organizator w polskiej
świadomości, tak, kulturze, powinien być gościnny, no nie powinien, nie wiem, wygrywać ligi i tak dalej. Także no, no różnie to bywa, z racji tego też, że no, w wielu sezonach mieliśmy bardzo dobrą drużynę, walczyliśmy o pudło, to też większość drużyn specjalnie mobilizowała się na mecze z nami. Ja pamiętam takie spotkania, gdzie postrzelony bramce dla przeciwnika, cała sala, ławka wybuchała radością, wszyscy kibicowali naszym przeciwnikom, także no, to są takie no, no, ciekawe momenty i myślę, że no, przez to, że jesteśmy organizatorem, no, no to jest większa presja niż takich normalnych zespołów, które uczestniczą w tej lidze. A jak tobie się Łukasz gra jako organizator? Jakaś jest różnica, jak grałeś wcześniej? Powiedzmy sobie jasno, że nie czuję się organizatorem tutaj. Gram w drużynie organizatora, ale to co innego. Tutaj, jeśli ktoś ma jakieś obowiązki oprócz mnie organizacyjne, to znaczy właśnie ja nie mam, to to ma Tomek, Adam, czy jeszcze ktoś tam, Tomek Ring wcześniej miał. No ja tego nie odczuwam, także to pytanie może do mnie nie trafia tak, żebym poczuł się zestresowany, mając udzielić sobie odpowiedzi. Po prostu ja gram w piłkę i akurat no, koledzy może się lekko stresują, trochę więcej niż zwykła drużyna, która oprócz tego nie organizuje. Ja tego nie odczuwam. Okej, panowie, ale znajdźmy pozytywy tych dwóch meczy, które rozegraliście w sobotę. Porażka z Bykami z jednej strony powoduje, że będzie wam ciężko już skoczyć na trzecie miejsce, ale z drugiej strony dla widowiska będzie ciekawiej, bo to sprawia, że będzie ciekawa walka do końca z Wawrzynami bodajże, którzy są za waszymi plecami, i z Old Blue Angels, które gdzieś tam też się czai, na pewno ma ochotę na pierwszą czwórkę. Tylko, że no wiesz, no dobrze, że pierwsza czwórka to czy tam piątka, to nie jest to samo co podium, tak? Także no, w każdej lidze no, liczą się zwycięzcy, tak? Czyli no, pierwszy zespół i ewentualnie te zespoły, które są tuż za nim. Czwarta drużyna, no to no, jest to, czy piąte miejsce, czy to są prestiżowe miejsca, tak? Ewentualnie. No i tak, no, to tyle nam pozostało teraz. Walczenie tylko z Wawrzynami o czwarte miejsce. No ewentualnie jeśli Blue Angels nadrobią tak, ten dystans, to są w stanie ewentualnie jeśli się włączyć, ale myślę, że to wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce, bo wtedy bodajże gramy dwa mecze na zakończenie i z Wawrzynami i z Old Blue Angels, także... Wtedy... Aha, właśnie Tomek nie mamy wtedy. Także no jak widać tutaj dobre wieści przychodzą w czasie programu, także może weźmiemy któregoś z tych dwóch młodych adeptów przyszłych piłki nożnej, może zastąpią tutaj starą gwardię. Okej, okay, korzystając z tego, że dzisiaj mamy taki rodzinny odcinek, to chciałem się was zapytać, czy w związku z tym, że wy prowadzicie taki aktywny tryb życia, w sensie gracie w piłkę nożną, to czy będziecie starali się zakorzenić tą pasję do piłki w waszych synach? Czy myśleliście już o tym? Ja wiem, że oni są na razie mali, no ale jak mają być przyszłymi Lewandowskimi, to... Nie, czemu? Właśnie Kuba aktywność wzmożyła się po meczu ze Szkocją. Zaczął stawiać pierwsze kroki. Także myślę, że to jest odpowiedź na presję społeczeństwa, okay, która oczekuje rychło szybkich zmienników, tych naszych trzeciorzędnych kopaczy. No zrobił już pierwszy krok, to znaczy zrobił już pierwszy krok, na razie przy kanapie, okay, ale ogólnie już ma zapęd do piłki. Piłka jest jego ulubiona zabawka. Także no, skoro on ma takie zapędy, to ja nie będę go powstrzymywał i jak już będzie potrafił chodzić, biegać, to na pewno będziemy ten sport starali się mu wdrożyć. Tomek, no jeśli chodzi o twojego syna, to widzę, że tutaj pociąg do piłki jest. No tak jak widać, no piłka no, bardzo, bardzo go kręci, że tak powiem. Myślę, że tak zostanie, tak? Natomiast no, na pewno nie będę chciał go jakoś tam przymuszać do tego sportu czy do jakiegokolwiek innego, ale na pewno no, myślę, że jak zacznie tylko chodzić czy biegać, to zaczniemy sobie kopać gdzieś tam na trawce u babci czy w parku, tak żeby mógł od najmłodszych lat poznawać tajniki tego sportu. Ty mam inne pytanie. Jak godzicie swoje hobby, czyli jakim jest piłka nożna, z opieką nad własnym pociekaniem? Nie jest łatwo to połączyć. Ja ostatnio więcej pracuję w tygodniu, nie tylko w pracy, ale też po pracy. Także żona liczy, że sobota będzie spokojnym dniem, rodzinnym, pełen wypoczynek.
wspólne przygotowanie do obiadu, wspólny obiad, ale nie! O 12 trzeba się wybrać na ławkę, a ostatnio mamy tak pechowo ułożony termin, że pomiędzy pierwszym a drugim naszym meczem jest zawsze godzina przerwy. Także jak tato i mąż wychodzi z domu o 11:30, to wraca dopiero na obiad. Także no ciężko jest. Zawsze sobota była dniem, zawsze sobota była dobrym dniem na te mecze. No a ostatnio właśnie, kiedy jest trochę więcej obowiązków, to sobota, dałoby się, powiem szczerze, sobotę wykorzystać trochę inaczej niż biegając za piłką. No ja muszę też powiedzieć, no, że wszystko jest możliwe dzięki żonie, tak? No, w moim przypadku, myślę, że Łukasza podobnie. No one w tym czasie, czy to moja żona w tym czasie, no zajmuje się nim Michałem. No i dzięki temu no, mogę dalej grać w piłkę, dalej uczestniczyć w Młodych Nowych Jugosławia. A teraz przejdźmy do losowania nagrody. Mam tutaj ze sobą zestaw kuponów, na których wypisane są imiona i nazwiska uczestników konkursu. I w związku z tym, że mamy dzisiaj tutaj tak wspaniałego gościa, to poprosimy, żeby to on wylosował zwycięzcę. Żeby było łatwiej, zamieszamy. Michał, losuj. Okej, mamy zwycięzcę. Teraz zobaczmy, kto to był. Dziękuję bardzo. Zwycięzcą jest Stanisław Piotrowski. Brawo! Okej, panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę u nas w programie. Z wami dziś się żegnamy. Był to ostatni odcinek, w którym gościliśmy przedstawicieli jednej z drużyn. Ale to nie znaczy, że żegnamy się z wami na zawsze, ponieważ w przyszłym tygodniu i do końca rozgrywek będziemy wam tutaj prezentować jeszcze i zapraszać ciekawych gości. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej www.młodenogi.pl, na której możecie znaleźć skróty spotkań, ich podsumowania. Do zobaczenia za tydzień.